Dobra, napisz się, czy działa, to będę wiedział, czy działa. O kurde, czat poleciał trochę za wysoko, poczekaj. Zapomniałem to zmienić. O, teraz... A, racja, dobra, dobra, kumam. A, kamerki nie ma, ja pierdziel, jaki głupi jestem, ale to bez kamerki, nie? Za droga była, od razu kupca znalazłem, który dawał 10 zł więcej niż w markecie, bo był chyba idiotą, to od razu sprzedałem, także chyba bez kamerki będzie. Spartiatix! Dobra, czat. Tylko trochę się zmieniłem, dawno mnie nie widzieliście. Tak nie odskocz w monitora w pierwszej chwili, jak coś mówię. Ważne, że będzie moja morda, nie? Także dobra. Jazda, nie? Hehe! It's a prank, bro. Śmieszny żart. Jak coś to mój idol, Random Bruce. Nie, dobra, tak szczerze, o. Dobra. Trochę zarosłem, ale no 2 tygodnie mnie nie było, a mi włosy szybko rosną. I nie widać ruchu warg, bo się nauczyłem, jestem brzuchomówcą teraz. Jestem brzuchomówcą, jak coś. Ale jakoś full HD, nie? Tak jak obiecywałem. No co, nie wierzycie, że to jestem ja? O co wam chodzi? Co ty pokazujesz? No swoją twarz. Go kamerka na brzuch. No ale po co, skoro wiesz, jestem... Dobra, czat. Ale jak możecie nie wierzyć, że to jestem ja? Napiszcie, dobrze, zróbmy test, czy to jestem ja. Bo wy jakoś pieprzycie bzdury na moje. Także przetestujmy, sprawdźmy. Napiszcie może jakieś inicjały najbardziej znane w internecie i zobaczycie, że zareaguje. A jak wtedy mi jeszcze nie uwierzycie, to chyba kończę tego streama. Co? Nie, za to jest ban. O kurde, przeraziłem się. Jestem przerażony widokiem banicji na tym kanale. To się źle skończy. Dobra, czas to zrobić. Powiem wam coś najpierw, zanim to zrobię. Jak coś, to nie byłem ja, to były po prostu zdjęcia, w które wkleiłem w OBS-ie. Musiałem się przyznać, zanim dalej pójdziemy z tym streamem. Dobra, może wezmę na full screena od razu, żeby tak wiesz. Dobra. Reklama! Zostaw ocenę tutaj pod tym filmem. Ta, suba i dzwonek zostaw sobie też. Ta, to wszystko jest darmowe, nic cię nie kosztuje. Ta, streamy na Twitchu też czasem odpalane, więc followa zostaw i uśmiechnij się, bracie. Bła, sadzić, palić, za... A nie, nie, to nie tu, to nie ten tekst. Nowy dom, przeprowadziłem się. Ej, czat. Oficjalny sponsor tego kanału, ketchup. A obok coś, czego nie widzicie. O, kakaoko, widzisz? Także taka jakość jest. Mam nadzieję, że się nie przeraziliście, że tak naprawdę wyglądałem. Nie wiem, jak sobie wyobrazili. Kurde, co jest? Ty widziałeś to? Jakiś fokus. Ty. Ej, fokus łapie na rzeczy, co są bliżej, rozumiesz to? Ty złapie fokus na to, jak myślisz? Nie miałem nigdy takiej kamerki. No łap fokus! No nie wiem, całkiem ładnie to wygląda. Może gdyby mnie jeszcze nie było na tej kamerce, to byłoby trochę lepiej, ale... Zobacz, jaka ściana, wy wiedzieliście? To jest jasne, normalnie, to jest tapeta. To nie jest w ogóle green screen i w ogóle nie ma takich czarnych kropek. To był szum w kamerce. A właśnie, mam do was pytanie. Czy lepiej, żeby ta kamerka stała tutaj? Czy może... Mam jeszcze jedno miejsce, bo tą kamerką w ogóle mogę ruszać, nie? O, bo racja, bo wcześniej tak nie mogłem. A siema ty. I patrz. Twój pies leży, ale go nie widać. Egida. Kurde, weź głowę. Widzisz? Ej, ale może se kamerkę wezmę tak bliziutko. Ty nawet? Ej, co byście powiedzieli na streama takiego? O. Może kamerka będzie. O tak. Parapet Menelixa. Parapet to jesteś ty z rodzinką. Siema. Ale nie, tak serio. O, co myślicie, żeby tak trzymać kamerkę? Bo mam 2 monitory i mogę o drugi zaczepić po prostu. I nie wiem, czy to nie jest lepiej. Taka oddalona kamerka. Przypomnę, jaka była tamta perspektywa. Tak jak, no, tak jak zawsze było, nie? Tu tak. A tamto jest tamto, nie?
którego będzie się łatwiej jakby wytłumaczyć? Z takiej bliskiej kamerki, czy z takiej dalekiej? No bo z dalekiej to może matka nie dowidzi, nie zobaczy mojej mordy na monitorze, nie będziesz musiał się z niczego tłumaczyć, więc w teorii daleka jest lepsza, wydaje mi się. Dobra, zrobimy tak, że zrobimy ten stream z dalekiej kamerki i po prostu jak ludzie będą narzekać, to wrócimy do pierwotnej i tyle. Dobra, to wypieprzam. Tylko się trochę boję, ty, bo to tak daleko, to tak dziwnie uczucie, nie? Jakby się na mnie ktoś patrzył. Znaczy wiem, wy się na mnie patrzycie, ale czuję się, jakby się ktoś patrzył, kto, nie wiem, bym nie chciał, no nie wiem, dziwny typ taki. Szumi? A jak zrobię tak? Szumi nadal, bo zakryłem mikrofon od strony laptopa. No laptop jest bardzo głośny, pokażę, a i właśnie, wy nigdy nie widzieliście mojego laptopa. Pokażę go wam. Ja się cieszę, że mogę kamerką ruszać. Ej, jest zarąbista opcja z tą kamerką, że można ruszać se. Zała, to jest... Pa, tak wygląda stream z zaplecza. Ja pierdzielę, ty! Zaplecze. Tu się wyświetla ostatni donator, także jak chcesz być w tym miejscu, to wiesz co zrobić. Wiesz co robić, nie? Ha! Ta, nieważne. A to jest laptop. I się świeci na czerwono, bo się grzeje, a jakby się nie grzał, to by się świecił na biało, czy tam niebiesko, czy jaki to jest kolor, nie znam się na kolorach. Dobra, zrobię tak, nie będę rysował tym razem podobizny, zrobię rebus. Zobaczmy, kto zgadnie najszybciej, to będzie dosyć łatwe. O. Także kto zgadnie, to wygrywa. Góral w sumie mógłby być, ale to nie jest odpowiedź, od razu mówię. Pedro Meister, tak? Dobra, jak coś, to trzeba było napisać pełne imię i nazwisko. Samo nazwisko się nie liczyło, żeby utrudnić wam, bo jesteście za szybcy. A oczywiście hasło, no to... No nie wiem, każdy głupi zna, ale powiem, no. Mariusz Trynkiewicz. Także Pedro, podaj mi swój nick. Ale co, Mariusz Trynkiewicz to jest postać historyczna. Mogę przecież mówić na głos takie imię i nazwisko, tak? Zrobimy tak, zagramy jedną gierkę kamerką tak, a drugą gierkę kamerką w drugim ustawieniu i powiecie, które jest lepsze. W teorii ja się zawsze patrzę na ten monitor, jak do was mówię, więc tak naprawdę zawsze miałem głowę bokiem, a teraz mam przodem. Pokażę dla jasności, czy co tracicie. To tak jeszcze myślałem, żeby tak mieć kamerkę po prostu, ale to nie wiem, czy chcecie, bo... Tak wiesz, tak trochę przypał, nie? Że jak się odchylę na przykład, widać mnie. Nie przewidziałem tej technologii. Mogłaby być jeszcze taka technologia, nie? Gram Yasuo tylko na midzie. Dobra, no to gramy. Ej Pedro, ty wygrałeś losowanie, musisz mi wziąć tego czempiona. Ej z Ignite'em chyba gramy, nie? Z takim czempionem. I chyba Dark Harvest, co? W dupę! Już zabrał? Ej, co robimy? Gramy ty... Gramy Yasuo na tych nowych itemach przetestować? Dobra, przetestujmy Yasuo z nowymi itemami i potem... Ty, jakieś runy nowe są. 35% true DMG będę miał tym Yasuo. Nie dość, że zabrali mi Yasuo, to jeszcze wzięli Teemo na topa. Przetestujemy Mastera z nowymi itemami. Od początku o to mi chodziło, tylko się przejęzyczyłem. A i co? I gram na topie na pykę z Dark Harvestem. A właśnie, no to tak jak mówię, wydaje mi się, że całkiem ciekawe są te nowe itemy i zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Czy nietypowy build na Masterze, po prostu są nowe itemy. Zobacz, na przykład to jest nowe Infi, nowy Essence Rival, który daje trochę inną opcję niż wcześniej. Taki item jeszcze, Atma, ale to bez sensu, to nasają na jakiegoś. O, gram na tego nowego czempiona, widzicie? Tylko, że on gra z teleportem, debil. I zobaczysz, patrz jak ja go zaraz zabijam. Blokuje jakoś moje HP. Ty debil, już uciekł. Widziałeś to? I patrz, zaraz tu wróci. Patrz. Zdech. Ty pieprzany gównie, ty. Se nowego czempiona wziął. Ej, właśnie, jak to działa? Jemu HP jakoś wraca, jak się nie bije. Ale to chyba jak W użyje, tak? Chyba bez koleżki jednak dzisiaj. Pasywka, jak go nie widzisz. A, dobra, kumam. Myślałem, że inaczej trochę to pasywo działa. To... A, Song Requesta nie włączyłem. Dobra, zaraz włączę, ty. Żem zapomniał.
Taki debil, patrz, 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 co on robi. Ale całkiem przyjemny może być ten master obecny z tym Essence Rivalem i z tym nowym Infi. Za głośno? Ej, nowe HP ma Krab, nie? Fajna sprawa. A to chyba tylko na PBE, nie wiem, nie grałem w Lolodowie. Się potem okaże, że gówno. Co? Czerkę odpaliłem, a on mnie zestunował? Ty on... Ej, dobry ten PK, pa. Dobry dla ciot pieprzonych, rozumiesz, bo odskakujesz i dajesz stuna, bo uciekasz. 140 golda było z tego Kraba? Ty niemożliwe, pieprzysz bzdury jakieś. Co? Kiedy takie coś wlazło? Kurde, to jak disturę to zaczęli bić. A Ezak mi? Czy jak to było? To jest piękne. Ja pamiętam ten kod, on był chyba na nieśmiertelność, nie? Ja pierdziel, jesteś łatwy gościu. Ja to pamiętam, że miałem całą taką karteczkę z kodami. To były czasy. Dobra, no to zrobimy tak, że lecę teraz Botrk. I dopiero potem będę leciał Infi, nie? Bo wydaje mi się, że to jest lepsze połączenie w sumie. Chociaż to Infi daje teraz 15% true i to jest też porypane. I naprawdę, to ja bym miał 35% true obrażeń? A, Critical Strike. Że kryty zadają 15% true, no ale i tak będę miał 100% kryta chyba, czy tam prawie 100, więc można powiedzieć, że 35% true, także całkiem widzę. Ja no nie wiem, czy go robimy, bo w sumie on i tak się chyba uleczy za... A nie, bo macie rację, on się leczy, tylko jakby nie widzę. Odpieprzony gównie. Kurde, zirytował mnie tym pieprzonym flashem. Ty, ale prawie ograł, chłopaszek. 150 golów. Ty, 103. Chciałem się rozkoszować tym 130 golda, ale Malik niestety wjechał. Dobra, zdechnie od Ignite, spokojnie. Aha, no zabijesz go też. Jezu, po co wy to robicie? Panowie, proszę was. Odpalam streama raz na tydzień, a wy i tak pieprzacie co drugą nutkę Malik Montana. Zobaczmy, ile jest Zareda golda. 100 golda. Zareda jest mniej golda niż za Żuka. A, oni mają tu Warna. Gdzie ja stoję? O, ale zrobił tego, tak ładnie. Ty! Pięknie, jak zawsze. Jak zawsze, w dupę nic się nie zmieni. No nie, Master jest teraz porypaną postacią jako taki, wiesz. Niby budujesz się pod waleczki i pod tanków, a tak naprawdę możesz one-shotować jakiegoś typa taką. Lalaty! Aha, bo tylko nie. Nie tryharduj. Nie no, przecież ja sobie tylko biegam i zabijam. Ja nie puszuję ani nic. Co tak zapijesz, ty? Ale zastunował mnie kozak, naprawdę. Ej, ale bardzo bym chciał, żeby Riot kiedyś pomyślał o starych graczach i wprowadził tryb takiego LoL'a przed takimi większymi zmianami, wiesz. Albo żeby byłoby połączone z takimi starymi itemami, byłoby na przykład DFG. Że nawet jakieś stare czempiony, na przykład, że Jax z E kontruje wszystko, co jest w tej grze. Item, ataki z turetów i tak dalej, coś co... Nie no, nie tak późno, poza tym Mac jest 24/7. Pamiętam stare Summoner's Rift, no pamiętam. W sumie nie jakoś tak stary, to... Ej, nie zabrać, a nie, dobra, mamy 3 Infernale. A
Out Timo. Kurde, w dupę, ja myślałem, że ja biję jakieś, nie wiem co to jest w ogóle. To jakiś nowy skin do tego Timo? Ja nawet nie wiedziałem co ja biję, rozumiesz? To zapomniałem, że oni mają Timo w grze, bo jest on taki useless. Co oni tak dzieje? Ale dobra, nie puszujmy tego. Nie puszuj tego! Nie, dobrze, że posłuchałeś, dziękuję ci. O kurde, widziałeś to? Ty, ten gościu miał full HP. Zabiłem go na Kuba Zika, tak? Ogólnie te nowe itemki mi się podobają w LoLu, bo się znowu coś, takie fajne nowe zmiany wchodzą do LoLa. A ostatnio nic się nie działo. Jakoś tak, wiesz, trochę już nudnawo zaczynało być. Dobra, przetestujmy tego Essence Rivala z R-ką. Bo to jest mniej więcej coś takiego, że jak używasz R-kę i basic ataki bijesz, to cooldown na wszystkich spellach spada przy każdym basic ataku, rozumiesz? Kurde, mi się wpieprzy. O kurde, ty! Ja pierdzielę! Nie ogarnąłem tego Q. Rozumiesz, za duża potęga w tych rękach. I po prostu tego nie ogarnąłem, za duża potęga była. Ej, podoba mi się strasznie ten Storm Razor. Naprawdę, to jest tak zarąbiste do one-shotowania ludzi. 200% tego się dało zamiast 150, co wcześniej było 150. Ej, zone-shotowałbym pieprzonego starczką. Tak mi się wydaje, że jak miał Conquerera, to bym go na hita zone-shotował. Patrz, idzie tu. Idzie tu ten jest. Miał tarczkę, ty. A nie, tu nie ma kamerki, przepraszam was. Starzy widzowie. Miał tarczkę. Ja pierdzielę, mam 750 AD. Bez barona. Ty, ja pierdzielę, jakie AD mam. Co jest 5? 1000 nie będę miał, bo nie mam jak wbić. Bo zabijam wszystko na hita. Nie mam 1000 AD, bo mi się skończył Drake. Smutna sytuacja. A, bo ty miałeś. A, ładnie bardzo. Ukradłbym się przez przypadek. No fajnie działa ten master. Ale czekajmy ten pykę. Kabaretto. A, bo tam mam kamerkę. Nie no, muszę przestawić tą kamerkę, panowie. Nie da się tak wysiedzieć. Powiedzcie, czy jest lepiej teraz tu, czy już się przyzwyczailiście do tamtej perspektywy. Ej, lepiej jest z tej strony, czy nie? Wydaje mi się, że jakoś lepiej z tej. Tam, bez kamerki. Poczekaj, mogę jeszcze tak. Bez kamerki! Bądź bez kamerki! A, ile DMG? Masz rację, nawet nie spojrzałem. Jestem ciekawy, ile tru zrobiłem. No nie pokażę wam nic, w sumie nic się nie wyświetla na tym PB. Ty, a jak wpiszę Spart... Ty, chyba oszukałem? Ja pierdziele, ty. Oszukałem pieprzony system, rozumiesz? 30 tysięcy golda wygrywaliśmy z nimi? Co? Ty zrobiłeś tym tankiem więcej niż ja? Jak to możliwe? Ej, porypany jest Sion obecnie. Jak to możliwe? No będę się starał w maju codziennie do końca maja zrobić, ale możliwe, że raz nie będzie streama, bo ten Deadpool wychodzi i będę szedł do kina, ale to nie wiem kiedy. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.